Witam na kanale Eko Królik. Odcinek trzeci z budowy klatki. Budowa klatki się troszkę do przodu, jak widać, posunęła. Tu już na dole są drzwiczki zrobione, otwierane, zamykane. Tak wygląda najlepszy system według mnie zamykania drzwiczek. Czyli tutaj listewka. Tutaj są przedziałki porobione wszędzie. Kolejna ramka. Tutaj jeszcze nie jest góra skończona. Będą dopiero przedziałki robione. Troszkę została klatka pomalowana. Dach z blachy zrobiony. Tutaj jeszcze daję takie listewki. O. No, żeby tutaj wyrównać. Tutaj mi troszkę wystaje, to sobie odrysowałem ołówkiem. Dotnę na wymiar. Żeby tutaj takich par dziwnych nie było. Zawiasów używam tych grubszych, one 2 zł kosztują, według mnie są najlepsze, te cieńszych nawet nie ma co kupywać, bo to się zaraz rozpada. No tak jak wspominałem, tutaj zamknięcia to najlepsze jakie tylko mogą być, czyli na drewienko. Jeżeli to się tutaj dokręci dość mocno, no to nie ma problemu, żeby to się samo otworzyło. No bo te metalowe zasuwki, no to są dość słabe. Tutaj nie wiem, czy wspominałem, czy nie, tak wygląda tutaj podbitka do dołu. Tam deski, tu jest deska. No i tu jest blacha kawałek wypuszczona. Żeby to gdzieś nie zaciekało. Tu jest tak samo wszystko pomalowane z tej strony. Dzisiaj będę jeszcze robił resztę tych ramek. Na tą środkową. Środkowe piętro. U góry uprzednie jeszcze trzeba przedziałki porobić. Siatki, jakiej używam, to jest taka, to jest chyba centymetr na centymetr. Oczko lutowane oczywiście, czy tam zgrzewana. W następnym odcinku pokażę, w jaki sposób robi się takie ramka do drzwiczek, żeby było w miarę szybko, dobrze, ładnie. Ale no i to chyba tyle w odcinku dzisiejszym. W następnym odcinku będzie już końcówka budowy. A w zasadzie to już pokaz klatki po zbudowaniu. No bo tutaj zostało, tak jak wspomniałem, tylko przedziałki u góry. Drzwiczki wszędzie podomalowywać to. Tutaj te drzwiczki nowe, no i można króliki tutaj wkładać.